Mówiłem, że widzimy się niedługo. Po publikacji ostatniego materiału postanowiłem sobie, że nieważne czy kwarantanna, czy nie, czy zamieć, sztorm, czy opad radioaktywny, choćby skały srały, muszę pokazać, że to nie był chwilowy powrót i teraz znikam na 2 miesiące. Nie. Powoli rozkręcamy maszynę. Jeżeli ktoś nie widział mojego filmu, gdzie omawiam jedzenie ośmiornic z żywcem, to zapraszam, bo znajomość tej 32,5-minutowej bryły wideo może okazać się konieczna. Szuszek. Człowiek, którego nie będziemy komentować, bo po pierwsze to mój dobry znajomy, a po drugie, co ważniejsze, nie zrobił nic złego. Znaczy, zrobił, ale... Okej, od początku. Mój dobry człowiek, Mikołaj, napisał do mnie ze 2 dni temu. W treści wiadomości był tylko link. Jako, że jestem asertywnym człowiekiem, kliknąłem bez większego zastanowienia. I ojej, o słodki Jezusie, który wstał kilka dni temu w Wielkanoc, co ja zobaczyłem? Stwierdziłem, że to, co spaczyło moje oczy, musi zostać jeszcze raz obejrzane z wami i musi również zostać okraszone moim pluciem w popfilter. Ale o co mi chodzi? A już mówię, objaśniam. Otóż okazało się, iż nie tylko ja zrobiłem filmik o Sojang, ale również dokonał tego pewien YouTuber, żeby chronić jego godność, która może wisieć już i tak na włosku. Kocie, wisisz nade mną na włosie! Będę używał nie jego ksywy, lecz wymyślonego przeze mnie na prędce nicknameu Konopnickiego. A więc właśnie film pana Konopnickiego będzie dzisiaj omawiany. Życzę przyjemnego seansu. Mogę się nawet podzielić popcornem. Uwaga, leci, łap! No nie złapałeś. Okej, zanim puszczę wam kawałek filmu, poproszę was o jedno. I nie. Nie proszę o lajki. Chciałbym, abyście wyobrazili sobie najbardziej stereotypowego nastolatka w 2020 roku. Taki mniejszy Kacper Błoniawski, czyli jak on się tam nazywa. Daję wam 5 sekund. Uwaga, czas start. Dobrze, teraz możemy porównać to, co znajduje się w waszych głowach, z oryginałem. ASMR. Wow! Skąd wiedzieliście? I nie zrobiłem tej wstawki, aby nabijać się z jego wyglądu, po prostu to taka moja mała obserwacja. Istnieje pani o nazwie Sojang z Korei, która wpieprza dosłownie żywe zwierzęta dla kontentu na YouTubie. I jeszcze je przy tym torturuje. Cześć, witajcie, jestem i witam was w następnym odcinku. 1 like równa się 1 uratowana ośmiornica przed tą koreańską youtuberką. Możesz powtarzać 1000 razy do niepełnosprawnego, a i tak to nie dotrze. Żebranie o lajki na YouTube to gówno, dosłownie. Mówiłem o tym ja. Na początku mam takie pytanie do was. Mianowicie, czy zastanawialiście się kiedyś na przykład, dlaczego nie proszę was o łapki, albo dlaczego nie proszę was o subskrypcję? O komentarze czasami was proszę, bo chciałbym się jakoś dostosować do tego, co chcecie oglądać na moim kanale. Natomiast sprawy dotyczącej kciuków i subów nie poruszam z jednego prostego powodu. Ponieważ jeżeli jakiś YouTuber mówi wam, żebyście zostawili łapeczkę w górę, to tak naprawdę ma w dupie waszą opinię i po prostu chce, żebyście lajkowali, żeby jego film miał lepsze zasięgi. Mówił o tym legendarny polski YouTuber Buraczek. Szczególnie gdy na dzień dzisiejszy na YouTube trwa zjebana wojenka o pieniądze, podsycana przez wojujących ze sobą żebraków i zazdrośników. A czasami i żebraków zazdrośników, którzy co innego mówią prywatnie, a co innego swoim widzom w filmach. Lub jeszcze innych, tych, którzy w jednym filmie dochodzą do wniosku, że żebranie jest jednak szkodliwe dla innych youtuberów, a parę tygodni później sami zaczynają żebrać znowu, czy robić z ludzi idiotów losowaniami giftkodów i tak dalej. Tak, niektórzy nigdy się kurwa nie nauczą. Dla wielu osób rzucających filmiki na YouTube jest to wyłącznie chwytanie się każdej sposobności, by zarobić pieniądze i niestety często wyruchać swoich widzów w dupę. Natomiast honor, uczciwość czy wstyd to dla nich rzeczy na sprzedaż. Bardzo tanie. Mówił o tym Golon. Jest teraz coś takiego, że jeżeli chcesz komuś dać lajka, w sensie, jeżeli chcesz kogoś poprosić, żeby ktoś ci dał lajka, to nie chcę się tutaj jakoś specjalnie wywyższać, ale bierz ze mnie przykład. Wiesz, bo najpierw ktoś musi zobaczyć twój film. Ja ci teraz daję kompletnie, nie wiem w ogóle dlaczego robię ci przysługę, ale daję ci kompletnie darmową sugestię. Tutaj jak możesz poprawić swoje materiały. Tak, leci filmik, nie? Ten filmik sobie przeleci i na końcu tego filmiku poproś o suba i poproś o lajka. Dlatego, że osoba, która ma ci dać lajka, potencjalny widz i która potencjalnie da ci suba, musi najpierw zobaczyć ten film.
Musi zobaczyć, czy warto ci jest w ogóle dać tego suba. Skąd ja mam wiedzieć, czy ja powinienem ci dać tego suba, czy tego lajka, skoro jest jakaś kurwa, była nawet nie jedna czwarta filmiku, a ty już mi każesz dać tego lajka i tego suba. Ja jeszcze nie zobaczyłem filmiku. To ja na chuj dostawać tego suba i tego lajka. Nawet ze dwa dni temu mówił o tym Woglan w swoim materiale o chciwych stojmajach na Twitch. Moje ciśnienie zaczyna szaleć, gdy zaczyna się etap proszenia, błagania o obejrzenie czegoś, błagania o wyświetlenia, lajki, suby, czy o zgrozo pieniądze. I tutaj też piję do youtuberów, którzy co chwila muszą się na ten temat zżygać do mikrofonu. Hej, proszę daj mi tego lajka, bo to mi pomaga w walce z algorytmem, bo to mnie motywuje do dalszej pracy. Po pierwsze, od kiedy YouTube to jakaś platforma charytatywna, a widzowie to wolontariusze? Chcesz tego lajka? To rób dobry content, który ludziom się spodoba. Jest to takie proste. A jeśli nie chcesz się starać, to załóż sobie konto na pomagam.pl. Może ktoś ci kliknie. Ta cała otoczka, że jak zostawisz łapiszona, to uratujesz jedną ośmiornicę. I wiem, nie jest to dosłowny przekaz, ale sam fakt, że zdecydowałeś się zagrać na tak niskiej nucie, jaką jest współczucie do morskiego zwierzątka, napawa mnie obrzydzeniem. Jest to tak niskie zagranie. Co będzie dalej? Na swoich niekończących się filmach o chińskich wirusach będziesz mówił, że jeden lajk to jedna wyleczona osoba? A może lepiej, że jeden lajk to jeden zmartwychwstały? No żygać mi się chce, jak widzę coś takiego. No zobaczcie tylko na to biedne zwierzę. Chyba nie aż takie biedne, skoro stacie na ośmiornicę. Co? Jak jesteś na moim kanale pierwszy raz, to kiedy... Ogółem to ja was muszę ostrzec i być z wami szczery. Duża część tego odcinka będzie po prostu obrzydliwa i to nie z mojej winy. Nie z twojej winy, tak? Duża część tego odcinka będzie po prostu obrzydliwa i to nie z mojej winy. Przecież to ty montowałeś ten materiał i to ty zdecydowałeś, jakie ujęcia wstawić. Nawet jeżeli masz jakiegoś montażystę, to i tak ty zaleciłeś mu, co ma wrzucić. W sensie, co ma wyciąć z materiału tej koreanki i wstawić do ciebie do filmu. Twój materiał jest obrzydliwy tylko i wyłącznie z twojej winy. To tak jakbym przeciął sobie przewód hamulcowy w samochodzie, w wyniku czego spowodował kolizję drogową i zaczął mówić, że to nie jest moja wina. Czy ci youtuberzy w ogóle myślą, co wstawiają? Wiem, że zbaczam z tematu, ale na przykład ten koleś powiedział, że mukbang to jedzenie żywych stworzeń. To etuowanie zwierząt nie jest tylko domeną Azjatów uprawiających mukbang, czyli jedzenie na żywo. Bo po pierwsze, nie tylko Koreańczycy i Japończycy mogą to robić. Dobrym przykładem jest kasumatsu, czyli ser produkowany na Sardynii, zawierający żywe larwy much. A tak naprawdę chodziło o po prostu jedzenie. Z tym, że nagrywane bądź streamowane. Niby mała różnica, a jak wiele zmienia, prawda? Niestety nie wiem dlaczego, ani nie wiem jak, ale istnieją filmy na YouTubie z potężnymi wyświetleniami, gdzie zwierzęta są zjadane, jak dosłownie jeszcze żyją, a przy tym często są jeszcze torturowane, tylko wszystko jest owinięte w niewinnie wyglądającą prowadzącą, muzyczkę typu family friendly, no i dużo śmiechu, bo w końcu to jest takie zabawne. Ja przynajmniej w swoim filmiku, którego fragment przed chwilą widzieliście, nie krytykowałem samej stylistyki, bo każdy robi content w takiej formie, w jakiej chce, ale nagle przychodzi taki Konopnicki i mówi, że no, stylistyka jest zła, prowadząca, za niewinna, generalnie cała forma jest do wyrzucenia, a wszystko pozostałe jest po prostu obrzydliwe, paskudne i wymiotogenne. Oczywiście nie z jego winy. I tak, ja też w poprzednim materiale wrzuciłem planszę, żeby odłożyć jedzenie, bo zdaję sobie sprawę, że można mieć słaby żołądek, ale przynajmniej nie robiłem z tego nie wiadomo jakiego teatrzyku, tylko po to, by docisnąć i dosrać osobie omawianej. Pani prowadząca na takim filmie potrafi jeszcze polewać te zwierzęta przeróżnymi ostrymi sosami, co po prostu je boli, albo posypywać je solą, co na przykład dla takiej żyjącej ośmiornicy jest strasznym bólem. Jak mi nie wierzycie, no to jak kiedyś będziecie mieli jakąś małą ranę, no to posypcie ją sobie solą, no i zobaczcie, co się stanie. Nie no, tak na poważnie to nie róbcie tego, bo to będzie strasznie piec. Co to kurwa znaczy, nie róbcie tego? Żeby nie było, że gadam głupoty, no to zobaczcie, z czym mamy do czynienia. I to nie z mojej winy. Fuj, i to jest dosłownie kilka pierwszych sekund filmu. I nie wiem, co to ma pokazać, jakby najlepsze momenty, to czego widz ma się spodziewać. To jest po prostu obrzydliwe. Argumenty? Nie, po co? Powtarzanie słowa obrzydliwe i jego synonimów? Oczywiście. Czepianie się formy, a nie treści? Oczywiście. I tak, to jest pokazanie tego, czego widz ma się spodziewać. Taki duży chłopak, a taki niedomyślny. A dodatkowo typiarka udaje, że boi się tych zwierząt, jakby na co dzień wcale ich nie torturowała i nie zjadała, kiedy są jeszcze żywe. Chryste królu, człowieku, czy ty widziałeś, jak duże są te stworzenia? Za każdym razem, kiedy próbujesz przyrządzić coś takiego,
Nie jesteś pewny, czy zwierzak nie rzuci się na ciebie z zamiarem odgryzienia połowy twarzy. To, że ktoś masowo toetuje stworzenia, nie znaczy, że nie może od jednego z nich umrzeć, bo wtedy niektórzy kłusownicy żyliby kilka lat dłużej. I mogą się pojawić osoby, które powiedzą, że co się czepiesz o śmiernicę, to jest inna kultura. Ty pewnie, że jakiś kurczak się nikt nie czepia. No okej, ale jest pewna różnica. Ponieważ ja nie złapię jakiegoś kurczaka za łeb, nie będę nim szarpać czy go rozrywać, dać mu umrzeć w bólu, potem posypię go solą, przetnę go na pół i wrzucę na grilla. Bo dużą część z rzeczy, które wymieniłeś, zrobią za ciebie rzeźnicy. Stan rzeźni nie różni się jakoś znacząco od tego, co robi ta koreanka. Tam też są ludzie, którzy kopią, rzucają i zapewniają dodatkowe wrażenia różnego rodzaju zwierzakom, kurczakom, świniom itd. A potem ludzie idą do sklepów i kupują te wcześniej zmasakrowane istotki. Potrzeba dużo pracy i zaangażowania, aby zwalczyć ten proceder. Nawet jeżeli póki co nie da się tego powstrzymać, to przynajmniej należy o tym mówić i być świadomym, że wspomniane przeze mnie zjawiska mają miejsce. To jest po prostu totalnie niehumanitarne i nie mówię tutaj o jedzeniu zwierząt, bo nie obchodzi mnie to, czy ktoś lubi sobie zjeść ośmiornicę, tylko mówię tutaj o torturowaniu zwierząt przez kilka minut filmu i zasłanianie tego durnym montażem i kolorowymi miniaturkami. Czepianie się formy, a nie treści? Oczywiście! No tak, musisz jeszcze dobitnie pokazać, jak bardzo zniesmaczony jesteś. W końcu wcale nie powiedziałeś do tej pory 200 razy, jak bardzo jesteś zniesmaczony, jak bardzo cię to obrzydza. Nie patrzcie na to, kocie. Nie rób tego. Może i lepiej, że zasłoniłeś swojemu pupilowi oczy, bo wydaje mi się, że na widok tego mógłby zgłodnieć. W końcu koty są drapieżnikami i żeby pobudzić instynkty, niektóre polują i przynoszą swojemu właścicielowi chociażby zabite myszy. Kto to ogląda? Naprawdę, te filmy mają 20 milionów wyświetleń. Ktoś mi może wyjaśnić, kto to ogląda? No chyba ja jestem tym kimś? Otóż oglądają to osoby znacznie młodsze, o czym może świadczyć styl montażu i otoczka graficzna, za którą tak bardzo się czepiasz. Są to też zapewne osoby, które albo praktykują coś podobnego, albo po prostu lubią to oglądać, bo jest to szeroko akceptowane w ich kulturze. Wydaje mi się, że Sojang nie wynalazł azjatyckiego koła gastronomicznego na nowo i po prostu robi to, co jest tam popularne. Zresztą tak niedawno pewien Azjata stwierdził, że zje sobie żywe zwierzę z targu z Wuhan, a jak to się skończyło, no to teraz sami widzicie. Jeżeli takie same pierdoły gadasz w swoich materiałach o wirusach, no to gratuluję mózgu z plasteliny. To nie tak, że ktoś chciał zjeść zwierzę na surowo, bo gdyby tak było, pewnie opierdzieliby je jeszcze na tym targu. Po prostu ktoś nie dogotował najprawdopodobniej nietoperza i stąd ta pandemia. Dlaczego Azjaci nie mogą mieć normalnych rzeczy typu frytki, pizza, spaghetti, kuźwa, jakieś kluski nawet? No i właśnie tutaj mnie autentycznie wkurwiłeś, kiedy oglądałem film po raz pierwszy. Jako przykładny grubas nie godzę się ze stwierdzeniem, że Azjaci nie mają normalnego jedzenia. Co to w ogóle znaczy normalnego? Słowo normalne jest pojęciem zajebiście względnym. Normalne, czyli jakie? To co ty jesz? Jakieś typowe dania spożywane w Polsce? Jakieś dania typowe dla Europy? Przypominam, że z Azji pochodzi makaron, pierogi, sushi, grzyby mun, ramen, zielona herbata, ryż, no kurwa, najprostszy ryż, ciasteczko ryżowe, curry, niekiedy chałwa, chinkali, daktyle i karp po żydowsku. Jak to karp po żydowsku nie? Przecież Izrael leży w Azji. Tylko obrzydliwe, żywe zwierzęta. I nie ma u nich takiej biedy, bo w końcu sama właścicielka kanału chwali się na swoim Instagramie drogimi torebkami Louis Vuitton za kilka tysięcy dolarów, albo markowymi perfumami. Teraz to jest wkurwiony i zaniepokojony. Czy ty wiesz, co to jest dowód anegdotyczny? To, że w Azji żyje sobie kilka osób podcierających się banknotami 500 euro po zrobieniu złotej kupy, nie znaczy, że bieda tam nie istnieje. Autentycznie czuję się, jakbym oglądał odrodzenie komunizmu z narracją towarzysza Michała. Towarzysze, więc zaprezentuję wam film dotyczący nowoczesnego rolnictwa w północnej Korei. Widzisz ten wykresik? O, ten. W twoim przypadku chyba należy go przyswoić i zapamiętać jak amen w pacierzu. Więc raczej stać ich tam na coś więcej niż ośmiornice, jakieś zmutowane ryby, czy chociażby nietoperze. No może właśnie niektórych nie stać, bo taka ośmiornica może kosztować więcej niż 2 kilo ryżu. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach, co o tym sądzicie, chętnie poczytam wasze opinie. To tak naprawdę ma w dupie waszą opinię i po prostu chcę, żebyście lajkowali, żeby jego film miał lepsze zasięgi. Według mnie jest to totalnie ciemna strona YouTube'a, takie coś w ogóle nie powinno być dostępna na tej platformie. Co ty kurwa przed chwilą powiedziałeś?
Nie podoba mi się coś! W takim razie nie powinno tego być! Jebany kurwa regresywny lewaku! Chuj cię obchodzi to! Ma kurwa prawo! Słyszałeś o czymś takim jak wolność kurwa ekspresji? Tak samo jak ty masz prawo wrzucać ten bełkot, pierdolić bzdury dla swoich tak zwanych widzów. I chyba tym wybuchem złości zakończymy ten film. Jaka jest finalna konkluzja? Konopnicki zrobił badziewny film informacyjny. Go back to Minecraft. To by było na tyle. Trzymajcie się ciepło i życzę wszystkim miłego dnia. Pa, pa.